czas prosiła o czystość serca. I ona mówi, dopiero po 3 latach Pan Bóg mi to zabrał. Zniknęło z oczu pożądliwość, z serca pożądliwość, oczyścił mnie i byłam wolna. Chcecie tego? Tak. No będziecie przez 3 lata? My tak, idziemy do spowiedzi, wyspowiadamy się, ach, już fajnie, tak. I znowu jak te takie... I znowu wpadamy w to samo bagno. Znacie to? No, ja też to znam. Ja nie jestem człowiek z innej gminy. Myślę, że już po spowiedzi... Spowiedź tylko ci zabiera grzechy ciężkie i wprowadza cię w łaskę uświęcającą. Ale czego nie ma? Co jest istotą spowiedzi? No, co jest istotą spowiedzi? Kto powiedział nawrócenie? Skara nasza. Istotą spowiedzi jest nawrócenie. A co to jest nawrócenie? Święta Katarzyna ze Sieny mówi jasno, 4 punkty. Odrzucenie zła. My idziemy, ja mówię, to spowiedź jest na zasadzie wykiprowania grzechów, tak? Wiecie, kiper taki jest, taki samochód ciężarowy, pokrywa, tam, co ma tam na tej ładunek, jak, o właśnie, już długo nie jestem w budowlance, wiecie, już. Tak, ten cały ładunek, ten cały gruz, tak, to zrzuci gdzieś tam i jedzie dalej i już myśli, że jest wolny. Guzik, prawda? Bo w twoim sercu są nadal korzonki tego grzechu. I korzonki rosną, a z korzonków robi się później z grzechu powszedniego grzech ciężki. Stąd też pierwsza rzecz to jest odrzucenie zła. Słyszycie, co znaczy odrzucenie zła? Co tam słyszycie? Wolę, akt woli. Nie chcę popełniać tego zła. Ale my nie. My idziemy do spowiedzi, żeby przyjąć komunię świętą, żeby zrobić miszmasz, tak i tak, fajnie, fajnie, Panie Jezu, no to zobacz, ja się coś staram, może niech żona, niech mąż się zobaczy, ja się staram, tak, guzik, stara się. Za 5 minut już będziesz w ramionach innej kobiety. Bo nie chcesz odrzucić zła. Wiesz, co to jest zło. Nazywasz to zło. Ale znowu przyjemność. Tak? Ostatnio wyrzucałem demona hedonizmu. Rozumiecie, co to jest hedonizm? Filozofia przyjemności. Żyjemy dzisiaj w świecie demona przyjemności. Nie odpowiedzialności za swoje życie, za czyjeś życie. Tylko wybieramy to, co jest przyjemne. I z tą mogę współżyć, i z tamtą mogę. Przyjemne. Ona nie też jest przyjemna w ogóle. Demon hedonizmu. Modliłem się nad pewnym małżeństwem z osobą, która miała dar poznania. Słysząc, co on mówi, mówi, wyrzucę cię, demonie hedonizmu. On mówi, skąd wiesz, jak ma na imię? Ja mówię, zaraz widać, kim jesteś. Odrzucenie zła, czyli radykalizm. Czy zanim idziesz do spowiedzi, mówisz, nie chcę już popełniać tego grzechu. Obrzydzasz sobie ten grzech. Obrzydź go sobie. Zobacz konsekwencje. Zobacz, ile zła robi ten grzech w drugim człowieku. To może być przyjemna sprawa. Pamiętajcie, żaden grzech nie jest prywatny. Nie ma czegoś takiego jak grzech prywatny. Każdy twój grzech ciebie sprowadza do zła i tych ludzi, którzy są wokół ciebie. Jeżeli ty się uświęcasz,
to Ty wznosisz się i wznosisz wszystkich, którzy są wokół Ciebie. Jeżeli jakiś mąż rodziny wchodzi w grzech ciężki, niszczy też swoją żonę i swoje dzieci. Bo trwa w grzechu ciężkim. Czy żona. Twój grzech ciężki nie jest obojętny dla innych. Oczywiście grzech jest zawsze sprawą twoją osobistą, bo ty dokonujesz wyboru, ale konsekwencje tego grzechu zawsze są społeczne. Choćbyś robił to po ciemku, nikt by o tym nie wiedział. Gdybym ja żył w grzechu ciężkim, byłbym tutaj z wami? Znowu, iluzja demona. Proszę księdza, jak ktoś chodzi do Komunii Świętej, to jego demon nie atakuje. To nie jest tak. To co z tego, że chodzisz do Komunii Świętej, jak się nie chcesz nawrócić? Jak myślisz o tym, że zaraz po tej Komunii Świętej pójdziesz i będziesz grzeszył ciężko? Zaraz otworzysz laptop i wejdziesz w jakieś świństwo. No i co z tego? Bo się nie wyrzekłeś. Zobaczcie, idziecie do spowiedzi. Przyszedł, pamiętam, przepraszam, jedno, nie będę mówił rzeczy z konfesjonału, tylko powiem jedną rzecz. Przychodzi mężczyzna i mówi, spowiada się, chodzę do rozwódki. Cisza. On przyszedł do konfesjonału i poinformował księdza, że on chodzi do rozwódki. Informacja, padła informacja. Poinformowaliśmy się, że on chodzi A ty, proszę księdza, domyśl się, bo zadasz mi pytanie, rozgrzeszysz. No ja mówię, no i tam fajnie tak jest z tą rozwódką. Bardzo przyjemna kobieta jest. Tak w ogóle mam przyjemnie, tak spotykam. Bardzo proszę księdza. A tak może współżyjecie razem? A tak współżyjemy. No i co chcesz teraz? A po co tu przyszedłeś? No, wyspowiadać się. No, no tak, ale co dalej będziesz współżył? No tak, no bo ona rozwiodła się, ja też się rozwiodłem. Jesteśmy samotni. Możemy współżyć. Ja mówię, stary, no jeżeli ty się teraz nie wyrzekniesz tego i nie odrzucisz tej relacji i współżycia, to ja nie mogę cię rozgrzeszyć. Ja już nie wiem, każdy ksiądz mnie rozgrzesza. Ja już tam chodzę do kilku księży i mówię, i co, informujesz, że chodzisz do rozwódki. No mówię, to jest świętokradcze słowie, co robisz. Mówię, ja cię nie rozgrzeszę, jeżeli... O, to... I wyszedł. Pójdę sobie do następnego księdza, a może chwyci, nie? Znowu poinformuję, że ja chodzę do rozwódki, jest wszystko w porządku. Słuchajcie, nie można lekceważyć Boga. Jest napisane w Piśmie Świętym, Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Ludzie, no nie pozwoli z siebie szydzić. Co my robimy z Pana? Balona? On to jest jakiś dziadziusiek, który nie wie, co się z naszym życiem dzieje? To jest Twój sędzia, który osądzi Twoje życie. Który powie, albo będziesz wiecznie żył w piekle, albo wiecznie będziesz żył w niebie. Czy to jest dla Ciebie obojętne? To, że jest Bóg miłosierny, dobrze, dziękować Bogu, ale nie zgubi. Przepraszam, że tak rozpocząłem konferencję, ale właśnie chcę powiedzieć konkretnie o zagrożeniach duchowych. To jest nieszczera spowiedź. To jest świętokradcza spowiedź. Ty nie chcesz nawrócenia. Ty nie chcesz zmiany życia. Ty chcesz dalej w tym bagnie siedzieć.
Dlaczego? Bo tobie jest dobrze. Ale w pewnym momencie to może stać się grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Bo jeżeli grzeszysz z tą świadomością, że sobie później pójdziesz do spowiedzi i załatwisz problem, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To ja was informuję. Zuchwałość w grzechu. Zuchwałość w grzechu. Ta prawda jest zamilczana trochę w Kościele katolickim. My wam nie mówimy o tym. A to jest w Ewangelii, Mateusz 12 rozdział. Zobaczcie, tam jest 6 punktów. Między innymi też takie odkładanie, kiedyś się nawrócę, to właśnie to takie tuwimowe, jeszcze się kiedyś, jeszcze się tam kiedyś, jeszcze zapłaczę, jeszcze do ciebie powrócę na stare lata. No wiesz, teraz jest, taki mam czas. Nie kpi sobie życia, Bóg nie da ci drugiego życia. Masz jedno życie. Jak stracisz, panowie, w Polsce co roku popełnia samobójstwo 5000 mężczyzn. W relacji do kobiety jest 1 do 9. Na jedną kobietę, która popełnia samobójstwo, popełnia 9 mężczyzn. I wiecie, w jakiej populacji wiekowej najwięcej? Od 50 do 65 roku życia. Odszedł od żony, poszedł do innej kochanki, zaczął pić. Tamta go później wywaliła, no bo może na początku dawał pieniądze, może nie. Później wstyd mu było wrócić do żony, bo duma męska. No i później, co nagle patrzy, ma 50 parę lat, stracił życie, stracił żonę, stracił dzieci, nie ma nic. Guzik, koniec. Koniec! Nie ma drugiego życia. Tak? Przepraszam, przekichałeś swoje życie. Bezmyślnie, bezodpowiedzialnie, bezrefleksyjnie. Broń was Boże przed lemingozą. Wiecie, co to są lemingi? To są takie gryzonie, które wchodzą do morza i płyną przed siebie i nie wiedzą, że mogą tylko przepłynąć 200 metrów. Jeżeli nie przepłyną, jeżeli po 200 metrach nie będą mieli jakiejś wysepki, to co? Toną. To jest lemingoza. Bezmyślne patrzenie w telewizor, bezmyślne przyjmowanie informacji, bezmyślność i bezrefleksyjność w życiu. Znacie 25 rozdział Mateusza? Tam jest mowa eschatologiczna. I tam święty Mateusz mówi, co nas czeka na sądzie osobistym. I ten 25 rozdział rozpoczyna od panien. 5 roztropnych, a 5 nie. Tak? Czyli 5 głupich, a 5 myślących. Jedne wzięły oliwę, a drugim zabrakło oliwy. Dlaczego zabrakło? I dlaczego te mądre nie dały głupim? Bo nie mogły dać. Bo nie zbierzesz oliwy pod koniec swojego życia. Nagle nawrócenie i co? Dlatego, że grzeszyłeś ciężko. Dlatego, że odkładałeś nawrócenie. Bóg ci dał wiele łask, mocy Ducha Świętego, wiele napomnień. Ludzie cię napominali. Żona, mąż rozmawiał z tobą. Inni rozmawiali. Ksiądz rozmawiał z tobą. Tylko nadal w tym bagnie. Jak? Spowiedź. Spowiedź to jest klucz. To jest klucz, to jest brama do naszego zbawienia. Ale najbardziej atakuje demon spowiedź. Wiecie w jaki sposób? Że nie spowiadasz się szczerze. Że robisz świętokradczą spowiedź. Że nie wyrzekasz się zła. Ja uczę tego ludzi. Idziesz do spowiedzi i co masz powiedzieć? Wyrzekam się tego. Proszę księdza, byłam u wróżki.
informację. Przyszła pani, poinformowała, że ona była u wróżki. A dlaczego byłaś? A nie, tak dla zabawy poszłam sobie. Ja mówię, tak dla zabawy naruszyłaś pierwsze przykazanie idolatrii i odrzuciłaś Boga. To jest prawie apostazja. Pójście do wróżki to jest apostazja. Jak? No poszliśmy z koleżanką, bo tak chcieliśmy się dowiedzieć, jakiego mam mieć chłopaka i co zrobić, jaki urok rzucić na niego, no żeby on nie mógł. Są głupie panny? Są. Nie bądź nią. Życie trzeba traktować poważnie. I na poważnie. Nie pozwól sobie na głupotę. Wiesz, gdzie jest głupota? Gdzie Jezus mówi o głupocie? 7 rozdział Marka. Tam mówi o nieczystym sercu. I tam Jezus robi katalog. 7 rozdział Marka. Nie no, 21 wiersz. I zaczyna od złych myśli, a kończy na głupocie. Właśnie, głupota. Głupota. Głupie uczyniłeś swoje życie. Bez wartości. Nie pozwól sobie na to. Ja tu nie chcę wam dokładać, kochani, ale chcę poruszyć sumienia. Tu musi się wzbudzić agresja na tego wroga, który się nazywa demon. Musisz to zobaczyć. Bo zobaczcie, demonowi nie chodzi o to, że popełnisz raz grzech ciężki. Popełnisz raz grzech ciężki, idziesz do spowiedzi, mówisz, proszę księdza, uległam, no i stało się i nie chcę tego. I wiadomo, ale demonowi chodzi, żebyś zrobił drugi raz ten grzech ciężki. Żebyś wszedł trzeci raz ten grzech ciężki. Żebyś wszedł w czwarty grzech ciężki. Teraz kurczę, jak pójdzie do spowiedzi i powiedzieć, no 8 razy współżyłem z tą kobietą. No jak powiedzieć? No nie powiem. No, w ogóle wstyd pójść z czymś takim. 8 razy. No jak raz, to jeszcze raz powiem. Czujecie, o co chodzi? I demonowi właśnie chodzi o to, żeby... Nie chodzi mu o ten jeden grzech ciężki, ale żeby cię odciągnąć w ogóle od konfesjonału, a jak cię odciągnie od konfesjonału, to odciągnie cię od sakramentu, a jak cię odciągnie od sakramentu, to nie będziesz chodził do kościoła, bo nie będziesz tego słuchał co chwilę, bo będzie ci poruszało sumienie, a jak odejdziesz od kościoła, to odejdziesz od Boga. Czyli chodzi mu o co? O trwanie w grzechu ciężkim. On chce cię trzymać w grzechu ciężkim. Kleszcze nałożyć na ciebie, zamknąć cię i cię odciągnąć. Słowo szatan oznacza oskarżać, ale nie każdy zły nazywa się szatan. W języku greckim nie szatan, ale inny rodzaj szatana nazywa się diabeł. A diabelei po grecku oznacza oddzielać, ten bezokolicznik. Tak? Czyli demon powolutku oddziela cię. Najpierw cię oddziela od żony, od męża. Później powolutku oddziela cię od dzieci, od rodziny. Później oddziela cię od spowiedzi. Później cię oddziela od kościoła. Nie chce ci. Później cię oddziela od modlitwy. Nie chcesz. Ona mówi, pomódl się na róże. Nie chcę tam. Oddziela. A później już szatan mówi, mam cię. Uważaj. Demon chce cię wrzucić w samotność, a później w rozpacz. Cokolwiek robisz, patrz na koniec. Czym to się skończy? Jakie są konsekwencje grzechu? Nie bądź głupi. Boimy się ludzi. Boimy się
bo ktoś nas będzie szantażował. Boimy się. Dlaczego się nie boisz Boga? Powiedz, dlaczego się nie boisz Boga? Nie człowiek będzie się sądził, Bóg będzie cię sądził. Boi się Boga. Nikt nie powiedział ci, że masz się bać szatana. Nie bójcie się szatana. Ludzie się boją szatana. Księża się boją szatana. Boją się wyrzucać demona. Co to jest? To jest tylko stworzenie. Mamy Stwórcę, Pana i Zbawiciela. Mamy Matkę Najświętszą, świętych, aniołów. Czego my się boimy? Dlaczego wchodzimy w lęki? Szatan was, kobiety, trzyma za lęki. No bo tak jak współżyłaś z chłopakiem, to teraz się boisz, żeby nie odszedł od ciebie, tak? Lęk, 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 lęk. Trzyma cię w lęku, w lęku, w lęku. Bo co zrobić? Masz wyjść z tego lęku. A co masz zrobić? Masz powiedzieć nie grzechowi, iść do spowiedzi, bo wolność jest w Jezusie Chrystusie. On ci daje wolność. Tylko On. Powrót do Kościoła. Pojednać się z Bogiem. I teraz co mówi Katarzyna ze Sieny przy nawróceniu? Trzecia sprawa. Uporządkowanie życia. A teraz porządkuj swoje życie. Odrzuciłeś zło, pojednałeś się z Bogiem, a teraz porządkuj. A to już wymaga od ciebie pracy nad sobą. No tak, nie ma bez wysiłku. To nie jest tylko cyk, spowiedź albo egzorcysta wyrzuci demony. Fajnie. Nie ma czegoś takiego. Przyszła pewna taka pani, 5 lat chodziła do wróżki i teraz mówi, nie, ksiądz mi pomoże. Człowiek, kobieta bardzo inteligentna, wysokie stanowisko miała. Już nie powiem gdzie, co, jak. I tak patrzę na nią, bo ona, koleżanka ją przyprowadziła. Ja mówię, proszę pani, a pani nie będę wyrzucał złego ducha. Dlaczego? A jak pani wyrzuca złego ducha, to pani wróci do wróżki? No wie ksiądz, może wrócę. Kobieta. I ty takie stanowisko poważne, odpowiedzialne zajmujesz w społeczeństwie i ty się w to bawisz? Ja mówię, nie, proszę pani. Nie wyrzucę, bo to będzie następna magia. No bo ona się tylko przestraszyła, że już robi to, co jej wróżka mówi. A jak żyje, a relacja do Boga, to nie jest ważne. Mówię, nie ma nawrócenia u pani. Nie ma chęci u pani nawrócenia. Nie pomogę pani. Bo pani też nie chce innego życia. To jest idolatria. Postawiła pani wróżkę ponad Boga. Postawisz nieraz swoją koleżankę ponad Boga. Postawisz swojego chłopaka ponad Pana Boga. Postawisz męża ponad Pana Boga. I nie rób tej głupoty. Czy żonę postawisz ponad Pana Boga? Nie rób tej głupoty. Dzieci postawisz ponad Pana Boga. Nie rób tej głupoty. Dlatego wczoraj postawiłem wam świętego Michała Archanioła. Co mówi święty Michał Archanioł? Któż jak Bóg? Czyli któż ponad Boga w twoim życiu? Nie ma nic ponad Boga. I twój mąż nie może być ponad Boga. Nawet gdyby cię namawiał do najgorszego złego, powiedz mu nie. Nie chcę tak żyć. A trzeba do tego dojrzeć. Żeby powiedzieć nie. Bóg na pierwszym miejscu. I dopiero jak wtedy, to się porządkuje nasze życie dalsze. Nie masz się lękać żony, nie masz się lękać męża. Nie masz się lękać. Masz mieć szacunek. Ale kogo masz się lękać? Miej bojaźń Bożą. Jak będziesz się bał Boga i twoja żona będzie się bała Boga, to między wami będzie dobrze. Ale jak będziesz szydził sobie z Pana Boga, to nie będzie dobrze. Sobie wtedy puść film, co to znaczy wieczne potępienie. Sobie puść film, co to znaczy wieczne potępienie. Nigdy, nigdy, ale przenigdy nie będziesz szczęśliwy. Nigdy. Do wieczności. I nie ma końca. I musisz żyć. I jest cierpienie. Jest ci zadawany ból przez całą wieczność. I ty nie możesz z tego wyjść. Ja nie chcę was straszyć piekłem. Ale puśćcie sobie tą rzeczywistość. Bo nie może być bezmyślnego, bezrefleksyjnego życia.
Dlatego idzie walka o konfesjonał. To księży, pedofilów będziesz chodził. I już cię ma. Konfesjonał. Konfesjonał. Co miesiąc konfesjonał. Co miesiąc konfesjonał. Konfesjonał. I wyrzekanie się grzechu. I idziesz i nie informujesz księdza w konfesjonale, tylko mówisz: wyrzekam się tego grzechu. Wyrzekam się tej złej relacji. Wyrzekam się tej kobiety w moim życiu. Wyrzekam się tego mężczyzny. Wyrzekam się tego wszystkiego. Boże, boję się przed Tobą. Ale Ty jesteś mięczak. Boi się kobiety, a nie Boga. Jak Ci charakter? To pracuj nad sobą. Może wreszcie czas, żebyś przepracowała swój charakter. Hierarchia wartości, kochani. To jest walka o hierarchię wartości. I dlatego jest potrzebny święty Michał Archanioł, który będzie porządkował. Któż jak Bóg. I mam jeszcze? 11:37. Słuchajcie, nieakceptacja siebie. Broń Was Boże przed dziewczyny. Broń Was Boże przed nieakceptacją siebie. Bo zobaczycie, nie wiem, młoda dziewczyna nagle zaczyna anoreksja, bulimia. Dlaczego? Bo jakąś Jessica Alba zobaczyła w telewizji. Ona by chce być jak Jessica Alba. Ładna dziewczyna, troszeczkę taka korpulentna, ale wszystko, piękna dziewczyna i inteligentna. Ona chce być jak Jessica Alba. Czy jak stajesz przed lustrem, dziękujesz Bogu i mówisz: Panie, dziękuję Ci, że tak mnie cudownie stworzyłeś. Robisz to? Hello. Staram się. Ja tam zaraz staram się. Masz w pełni akceptować siebie. Masz mieć poczucie własnej wartości, bo jesteś dzieckiem Bożym, dzieckiem królewskim. Bądź dumna z tego, że żyjesz w łasce uświęcającej. Patrz. Ja widziałem kiedyś, ja miałem dwie siostry i taka była ciocia, już nie powiem, ona żyje jeszcze. I ciocia powiedziała: O Jezko, ty masz chyba za gruby nos. I później widziałem, przez dosłownie kilka miesięcy, jak moja siostra stoi przy ciotka sprzedała jej coś. Dziewczynę. Albo ta jest zgrabna, bo ta ma takie albo tak się tak ubiera, albo ta ma takie włosy, albo ma taką urodę. Kochaj siebie. Piękna jesteś. Dziękuj Bogu codziennie. Jest demon anoreksji i bulimii. Czyli demon nieakceptacji siebie. Brońcie Boże przed nim, żebyś miała siebie poprawiać. Zobacz, piękna jesteś. Hej! Ja wiem, może twój tata nigdy ci nie powiedział, że jesteś piękna. Czekasz na to, żeby twój tata to powiedział. Bo to jest pierwszy mężczyzna w twoim życiu. Nigdy tego nie zrobi. Ale ksiądz Roman dla ciebie. Satysfakcjonuje cię. Powiem ci więcej. Psalm 139, 14 wiersz. Dziękuję Ci Boże, tak cudownie mnie stworzyłeś. Weź sobie Słowo Boże. Weź 139, 14 wiersz. Czytaj go codziennie. Przeczytaj go. Słowo Boże ci. Nie ksiądz Roman. Grach komputerowych. Panowie, tacy jesteśmy przy grach komputerowych. Wchodzimy jak awatar w jakieś wcielenie żołnierza. Zabijamy wszystkich, mordujemy. 500 żołnierzy rozwaliłem, jak rozpętałem drugi. Ach, tu jestem silny. I odciągnij go od tego awataru, bo on wszedł cały, tam się spełnia. Tylko jak kończy się komputer. Wyglądasz, nie? Tam.
Zobacz, jak psychologicznie świetnie zrobione są, zrobione gry komputerowe. Awatar. Żebyś się wcielił w jakąś postać. Żeby ona te wszystkie twoje deficyty... A? 17-latka będę mówi, chciałam odciągnąć od tego komputera. Prawie ją pobił. No pobił. To widać, jak to jest demoniczne. Dopiero na drugi dzień poszedł do spowiedzi. Mamo, przepraszam, się, nie wiem, dlaczego wczoraj się tak zachowałam. Awatar. O pornografii mówiliśmy. Demon chce powiedzieć, że seks ma być w centrum świata. Seks, 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 seks. Centrum świata. Wszystko ma być w twoim życiu wobec seksu. Seks. A? Kupiłeś to. I tak jest. I takie masz wartości, czyli antywartości. Człowiek, który po 30 latach rzucił piwo dla żony, która zachorowała na raka. I musiało dojść do tego, że żona zachorowała na raka piersi. I wtedy on poszedł przed ołtarz i mówi, Panie Jezu, rzucam piwo po 30 latach, tylko żeby moja żona była zdrowa. Żona wyzdrowiała, on nie pije piwa. I on teraz mówi, ksiądzom, przez 30 lat. Ja przychodziłem do domu i 1/3 mojego myślenia to było piwo. Kiedy ja wypiję jedno piwo, kiedy wypiję drugie piwo. Jak to będzie z tym piwem? I to było piwo. I to było to nieśmieszne. 1/3. Tak samo jest z seksem. 1/3 twojego myślenia. Patrzyłem, to jest seks. Seks, kobiety, seks. Jak spotkasz się z tą kobietą? Jak będziesz współżyć? Seks, seks. 1/3. Wszystko tu, tu. Zakodowane, na twardym dysku. Nie potrafisz inaczej patrzeć na żonę. Nie potrafisz patrzeć na nawet dzieci. Wszystko przez seks. Kupiłeś to, co szatan ci sprzeda. To nie są wartości, to są antywartości. One są dobre, kiedy są na swoim miejscu. Ale to jest dopiero na 4., 5. miejscu w małżeństwie. I tylko w małżeństwie. A nigdy poza małżeństwem. Muzyka. Uważajcie na muzykę. Żadne techno. Żadne heavy metal. Rap demoniczny. Dalej. Żadne tatuaże. Broń was Boże tatuaże. Ja już nie mówię jako egzorcysta, jak egzorcyzmowałem ludzi z tatuażami. Żadne tatuaże. Jasne? Choćby mówili, nie wiem, jacy też księża. To powiem ci jedno. Instytut Zdrowia ci powie tak. Każdy tatuaż może dokonać paraliżu nerwu u ciebie. Każdy tatuaż. Od momentu, kiedy powstały tatuaże, 300% zwiększyło się zatrucie wirusem C wątroby. O 300%. Po trzecie, tatuaż może wprowadzić ci HIV. Powie ci każdy Instytut Zdrowia. Chcesz coś więcej? Że to jest głupota? A ja ci mogę powiedzieć, że są demoniczne, jak to działa. Kobieta, która zrobiła sobie tutaj, nie widziała, że to jest Lucyfer, smoczek. Zrobił tutaj na kości ogonowej i zrobił, i tu na kość ogonową wchodził ogon, a ogon Lucyfera ma na końcu trójkącik i on musi być czerwony. Ona nie wiedziała, że to będzie czerwony. Ale facet, który je robił, wiedział, że robi jej Lucyfera. I ona mówi, przyjęcia. Ja zemdlałam wtedy. A wie, bolało ci? Nie, nie bolało. Ja nie wiem, dlaczego zemdlałam. Nie wiesz, z jaką intencją ten człowiek robi. Nie, wie, nie wiesz, co ci wrzuca, jak ci to wrzuca. I pamiętaj, że tatuaż każdy dochodzi do krwi, zatruwa ci krew. Jesteś głupia, rób sobie. Przepraszam. Jesteś głupi, rób sobie. Bo piłkarze, bo wszyscy, bo to celebryci, tak, mają tutaj, tak, tu, tu. Pytałem się tej kobiety, dlaczego pani to robiła? Bo to ona robi już po nawróceniu przyszła do mnie. Wie ksiądz, niedowartościowanie. Żeby zwrócić na siebie uwagę.
Jeżeli Bóg ci nie daje dowartościowania, że jesteś dzieckiem królewskim, to co? Tatuaż? No to rób tatuaż. To jest pogaństwo. To jest pogaństwo. I nikt mi nie powie, że to, co jest napisane w Księdze Powtórzonego Prawa, że robienie tatuaży jest przeciwko przekazaniu Bożemu, że jakieś interpretacje, nie wiem, jakichś tam teologów, to jest głupota. Bo tłumaczono tak, że to chodziło, żeby nie przechodzić przez tatuaż na inną religię. To ja się pytam, jeżeli katolik robi sobie Lucyfera na tyłku, to nie przechodzi na inną religię? Nie przechodzi czy co? Czy przechodzi? Wiedzą, bo wkurza mnie głupota. I też u nas kapłanów. Jasne. Nie naruszaj swojego ciała. Kolczyki. Z dziewczyny chciałem zrezygnować, 12-letnią dziewczynę, bo robiła to, co jej kazał szatan. Siedzi mama. Ona mówi, ja mówię, powiedz, niech będzie pochwalony Jezus. A ona mi do mnie spierał. Ja mówię, słuchaj, czy wiesz, co powiedziałeś? Nie. Ja mówię, powiedziałeś to, co powiedział ci szatan. Ona mówi, ja już od 12 lat. Mówię, ja już od, nie, jak ona powiedziała, ja już od kilku lat robię to, co mówi do mnie szatan. Mama patrzy. Ja mówię, a chcesz być uwolniona z szatana? Nie, bo mi dobrze. Pół godziny rozmowa, no to niech ksiądz się pomodli na ten. Modlę się, nic nie idzie. Patrzę, tutaj zjechała mi głowa, a tutaj tak. Kolczyk marihuanki, kolczyk wężyka, kolczyk pajączka, inne kolczyki demoniczne. Ja mówię, nie, tak nie będzie, to wywalamy. Wywaliłem to z jednego ucha, wywaliłem z drugiego ucha. Ona w ryk, ja myślałem, że to, że jej zabrałem kolczyki. Nie, puściło, wiecie? Wszystko puściło w tej dziewczynie. Jak przytuliła się do matki, matka w szoku. Ja mówię, no pięknie, ona mi przywiedza, ona od 5 lat już się nie przytulała do mnie. Ja mówię, i nie budziło to pani niepokoju, że ona od 5 lat... Nie. Uważajcie, co nakładacie na swoje ciało. Talizmany, różne rzeczy. Broń was Boże od tego. Tak samo koszule z pajączkami. Kupujecie dzieciom swoim z czaszkami. Tak? To jest, o tym mówił już ksiądz Sławek Kostrzewa. To jest nekrokultura dzisiaj. Śmierć pochodzi od Boga czy od demona? Na pewno? A czaszka jest symbolem śmierci? Macie odpowiedź? Trzeba tylko myśleć. Zobaczcie inteligencję demona? No to wprowadźcie kulturę śmierci do życia twojego dziecka. Czapka z czaszką, kask z czaszką, majtki z czaszką, pościel z czaszką, jakimś tam bohaterami, supermenami. Myślcie, co kupujecie, jak jest. A to ma wpływ na wasze dzieci, a później ma wpływ na was. Tak? I uważajcie na telefony komórkowe. Kobiety. Jedna kobieta, żona, mówiła tak, wiecie co, wystarczyło, że dostałam 4 SMS-y od jakiegoś gościa. Spotkaliśmy się w sklepie, ja akurat byłam ekspedientką. On powiedział, jest pani fascynującą kobietą. Ja już tak. Przyszedł drugi raz. Powiedział mi, jestem zjawiskowa. Nigdy mąż mi nie mówił, że jestem zjawiskowa. A później napisał mi 4 SMS-y. Nigdy takich 4. Wie się co? Ja mocno znalazłbym się z nim w łóżku. Nie bądź głupia. Bo ci napisał chłopak parę, a później mówi, a rozewiesz mi się tak przed komputerem. To się nazywa sexting. Bardzo modne. 18% młodzieży już to robi. Udowodnij mi, że kochasz mnie. No i co? No rozebierz się tak. Chciałem zobaczyć. Ciebie tak w topless. Tak? I co? Robi zdjęcie ci
a później boisz się, że jak odejdziesz od niego, to on rzuci to na portal społecznościowy. A jak rzuci na portal społecznościowy, to może sobie zmieniać szkoły i co ci to pomoże? Milion ludzi będzie to oglądało. Ciebie. No zaufałaś chłopakowi. Nie bądź głupia. Wstydliwość, skromność. Dbaj. Walcz o swoje ciało. Uważaj, z kim się spotykasz. Kim są dzisiaj ludzie? Bo są ludzie naprawdę, którzy są po stronie demona. I są po stronie, sprzedali się. Są. Przez wróżki. Jest 100 tysięcy w Polsce wróżbitów. Zarejestrowanych. Na 33 tysiące kopalni. I kto tam chodzi? Katolicy chodzą. Bo to jest katolicka wróżka, proszę cię. No ona po kościele dopiero. No ale ty idziesz, głupiutka, nawet bierzesz córkę, żeby wróżka ci powiedziała córce, co ona ma robić dalej. Nie bądź głupia matką. Idź do Boga. Uklęknij przed Najświętszym Sakramentem. Pomódlcie się. Powiedz, Matko Boża, oddaję ci moją córkę. Proszę cię, pokieruj jej życie, żeby odnalazła swoje powołanie. Proszę cię, Maryjo. I Maria to zrobi. Amen.